Witam wszystkich na moim kanale. W dniu dzisiejszym chciałem zaprezentować integrację falownika EASAN z Home Assistantem. W moim domu Home Assistant pracuje na Raspberry Pi 3B+. Został zainstalowany na dysku SSD. Zasilany jest zasilaczem impulsowym 5 A na szynie DIN. Automatyzacja, którą wykorzystuję, służy do przełączania trybów pracy falownika z trybu SBU do trybu SOL bądź też Utility. Przełączenie zależne jest od przekroczenia zadanej w automatyzacji mocy. Jak już kiedyś wspominałem, akumulatory kwasowe, akumulatory AGM nadają się do obciążenia dużym prądem tylko przez chwilę. Są to akumulatory typowo rozruchowe, natomiast długotrwałe obciążenie dużym prądem zdecydowanie im nie służy. Dlatego postanowiłem rozwiązać ten problem za pomocą projektu PIP Solar, który został skompilowany na płytkę ESP32 połączoną przez konwerter RS232 z falownikiem EASAN. Zostało to podłączone do miejsca, gdzie normalnie podłączony jest oryginalny dongle Wi-Fi EASANa. Projekt PIP Solar służy do sterowania falownikiem EASAN. Jak widzimy, możemy regulować tutaj prądy ładowania, napięcia ładowania dla poszczególnych trybów oraz możemy przełączać tryby pracy falownika z trybu SBU na tryb SOL bądź też na tryb Utility. Możemy również wyświetlić parametry falownika. Jak widzimy, w tej chwili obwód zasilany z falownika EASAN pobiera 151 W. Pracujemy z baterii. W tej chwili uruchomię farelkę. Za chwilę, falownik już przełączył się w bypass. Za chwilę z drobnym opóźnieniem w interfejsie nastąpi również przełączenie. Musimy chwilkę poczekać. Nastąpiło przełączenie. Po wyłączeniu farelki moc spadnie poniżej 600 W, bo taką moc zadałem w automatyzacji. I z opóźnieniem 15 sekund nastąpi powrót do trybu bateryjnego. Zarówno prąd, przy którym ma nastąpić przełączenie, jak i czas, możemy zdefiniować w automatyzacji. Projekt ten uruchomiłem dzięki koledze z grupy EASAN Fotowoltaika Offgrid, do której serdecznie zapraszam. Jest już nas 1300 osób. Staramy się dzielić tutaj swoją wiedzą, pomagać sobie. Jest kilka osób, które posiadają bardzo dużą wiedzę i starają się pomagać. Także jeszcze raz zapraszam wszystkich. W następnym filmie postaram się nagrać cały proces uruchomienia projektu PIP Solar na ESP Home. Pozdrawiam wszystkich. Do zobaczenia.